Moi drodzy, my przez cały czas na magazynie i przez cały czas coś pakujemy, wysyłamy i dzisiaj otrzymaliśmy niesamowity prezent. Firma Selfmaker Łódź przywiozła nam coś, co jest dzisiaj bardzo potrzebne. Proszę opowiedzieć o tym urządzeniu. Panie Jurku, jako producent automatycznych kiosków do różnego rodzaju usług zrobiliśmy coś na czas pandemii. I postanowiliśmy to pomalować w waszych barwach i ponieważ wiecie, komu najlepiej pomagać, a my nie, oddajemy to w odpowiednie ręce. Automatyczny kiosk do dezynfekcji nie dotykamy, po prostu. O, właśnie proszę pokazać. Rączki, jeszcze raz i wchodzimy zdezynfekowani. Druga ręka, proszę bardzo. Ja nie będę wkładał, bo mam rękawiczki na rękach. Ale moi drodzy, wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Pamiętajcie, przez cały czas funkcjonuje nasz fundusz interwencyjny. Na koncie już prawie 22 miliony złotych. To, co widzicie za mną, to jest przez cały czas pakowanie kombinezonów. 40 tysięcy to jest ostatni nasz przylot z Chin. Ogromny transport kombinezonów. To już ostatnie kombinezony, które rozjadą się po całej Polsce. Wielkie dzięki, a coś takiego będzie na całe lata w paru miejscach, w różnych miejscach dobrych, mocnych, takich, gdzie jest to potrzebne. Będzie mówiło o tym, że kiedy trzeba było walczyć z koronawirusem, mogliśmy liczyć na wszystkich. Tym razem Selfmaker Łódź, dobrze mówię? Tak, tak, jak najbardziej. Blisko po sąsiedzku, takie prowincjonalne miasteczko. No to wpadajcie jeszcze raz. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy, trzymajcie się. Cześć. Dzięki.